I wieczór obiadu misjazy spotkaliśmy się zawsze razem wspólnie z prezydentem. Przedstawiliśmy. Czyli dalej jest taka tradycja utrzymana. Proszę, pan prezydent Sławomir Pajor. Faktycznie potwierdzam, początkowo było tak, że nawet mieliśmy wspólne ekspozycje ze Stralsundem, naszym partnerskim miastem. Natomiast ponieważ w późniejszym okresie nie we wszystkich zjazdach uczestniczyliśmy, tego zaprzestaliśmy. Natomiast zawsze przy każdej okazji, kiedy spotykamy się na zjeździe miast hanseatyckich, spotykamy się również z delegacją Stralsundu, mamy wspólne spotkania. Natomiast ze względu na fakt, że nie co roku jeździmy na te spotkania, tych wspólnych ekspozycji już nie organizujemy. Natomiast no, to jest w tej chwili właśnie analizujemy pod względem kosztów i innych aspektów, czy wziąć udział w tym zjeździe. No, na razie wygląda na to, że inicja jest taka, że raczej na tak. Ale to jeszcze ustalimy. No i wówczas oczywiście no, wspólnie z Państwem radnymi będziemy o tym dyskutować. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę, pan radny Damian Gralak. Bardziej popieram tę wizję przystąpienia formalnego do Hazy. Chciałem tylko dowiedzieć, czy to sformalizowanie działalności tej nowej Hazy będzie pociągało jakieś dodatkowe koszty dla miasta. W tej chwili deklaracja Lubeki jest taka, że nie, poza tymi, które do tej pory ponosiliśmy, a te, które ponosimy, to jest nieduża, nie pamiętam w tej chwili kwoty, ale naprawdę nieduża, bardziej symboliczna składka na utrzymanie strony internetowej.